Pierwszy dzień listopada, dzień wszystkich świętych. Karol Olszewski, Catholic Voices. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak rozumieć te słowa i jak przekonać do tych słów wszystkich nas tutaj ludzi, że ten dzisiejszy dzień to jest święto nas wszystkich? A rozumieć należy to w ten sposób, że świętymi, czyli ludźmi, którzy zostają zbawieni, którzy po śmierci nie rozpływają się, nie cierpią mąk wiecznych, tylko trafiają do nieba, do miejsca, gdzie znajdują się w towarzystwie Boga i swoich bliskich po wieczność, że to miejsce, ten stan jest dostępny i możliwy nie tylko dla jakiejś ograniczonej grupy ludzi, nie tylko dla tych, których Kościół już teraz nazywa święty, których kanonizował, nie tylko dla księży, zakonników, mnichów, ascetów, czyli ludzi takich, których potocznie często rozumie się jako świętych, ale dla nas wszystkich wierzących, bo każdy z nas, żyjąc właśnie tak, jak papież Franciszek powiedział, z troską o dobro drugiego człowieka, a nie o swoje własne dobro czy o dobro materialne, może osiągnąć zbawienie, czyli właśnie świętość. To na ile my błędnie przeżywamy to dzisiejsze święto, patrząc jednak w kierunku tych, którzy odeszli już z tego świata? To nie jest błędne przeżywanie tego święta, bo dzień dzisiejszy, czy bardziej dzień jutrzejszy, który przeżywamy już dzisiaj właśnie nawiedzając cmentarze, w takim klimacie i atmosferze zadumy, która z jednej strony może wydawać się czymś smutnym, to tak naprawdę nie jest to taki smutek jak czasem przy pogrzebie na przykład, bo powinno być zaakcentowane, czy sednem tego naszego nawiedzania cmentarzy, grobów naszych bliskich, jest wiara w to, że życie człowieka nie kończy się po śmierci ciała, tylko tam jest coś więcej i dlatego my nawiedzamy te cmentarze, żeby modlić się za naszych bliskich zmarłych, o to, żeby oni tej świętości zaznali. Tylko że w wielu przypadkach, czy w większości przypadków, tym wizytom, czy też dzisiejszym, czy jutrzejszym towarzyszy jednak żal i poczucie straty. I to jest bardzo naturalne uczucie. Nie należy się go wstydzić, czy nie należy się go wyzbywać. Natomiast należy siebie samemu i swoich bliskich pocieszać tym, że tak jak często mówimy przy okazji właśnie odejścia kogoś bliskiego, no to ta śmierć kogoś często dla nas samych jest bardziej boleśniejsza. Ten brak kogoś, ta tęsknota ma w sobie jakiś taki lekki pierwiastek egoizmu, tego, że nam już tej osoby brakuje, podczas gdy tak naprawdę ta osoba jest już o ten krok bliżej nieba, świętości, szczęścia wiecznego, które jest już wolne od tych naszych codziennych ziemskich trosk. Dzień Wszystkich Świętych, czyli dzień kogo? Jak zdefiniować świętego? Ja osobiście tutaj przez ten Dzień Wszystkich Świętych dzisiaj rozumiem dzień tych, a wspomnienie tych, których Kościół z pewnością uzna już za świętych, czyli można powiedzieć za ludzi, którzy swoim życiem dali nam, żyjącym po nich, przykład do naśladowania, bo w swoim życiu wykazali się jakimiś heroicznymi cnotami. I tak jak powiedziałem, mogli to być nie tylko księża, są także święci świeccy, którzy swoim codziennym życiem, swoim zaangażowaniem w obowiązki zawodowe, w obowiązki rodzinne, w wierność swojej żonie czy swojemu mężowi, w troskę o swoje dzieci, pokazali już tutaj na ziemi, że są po prostu herosami świętymi. Tylko to by eliminowało wszystkie te osoby, które są i pozostają anonimowe. Tak, natomiast świętem i okazją do wspomnienia i modlitwy za te osoby bardziej anonimowe, te, które odeszły, zginęły gdzieś w sytuacji braku bliskich, czy po prostu my żyjący o nich zapomnieliśmy, tym dniem jest Dzień Zaduszny, czyli 2 listopada, kiedy Kościół modli się i zachęca do modlitwy nie tylko o babcie, pradziadka i tak dalej najbliższych, ale kiedy są też odprawiane msze i modlitwy, czy nawet zachęca się do nawiedzenia czy postawienia znicza na grób tam, gdzie właśnie żaden znicz nie stoi, albo grób opuszczony, zaniedbany. Dzień Wszystkich Świętych to dzień radosny? Powinien być radosny? Zdecydowanie tak. Ponieważ nasza wiara jest wiarą nadziei. Nadziei w to, że gdzieś po śmierci czeka nas to szczęście wieczne. To co zrobić, żeby ta radość zagościła w naszym życiu, a nie był to jednak smutek i poczucie straty i tęsknoty? Myślę, że warto, tak pragmatycznie powiem, oddzielić te elementy porządkowania grobów, stawiania zniczy, stawiania kwiatów, gdzie każdemu z nas zależy o tym, żeby ta zewnętrzna warstwa, która może trochę napawa właśnie takim smutkiem i przygnębieniem, oddzielić to, na przykład
rankiem to zrobić albo jakiegoś jednego dnia, a zupełnie oddzielnie drugiego dnia czy drugiej pory dnia przejść się na cmentarz czy do kościoła, już skupiając się tylko na modlitwie, na zadumie i na skupieniu na tej nadziei właśnie, na to, co czeka nas po śmierci. Jak dzieciom tłumaczyć to, co dzieje się i dzisiaj 1 listopada i to, co dzieje się dziać powinno 2 listopada? Dzieciom nie jest łatwo tłumaczyć rzeczy, bo dzieci bardzo przenikliwie i bez żadnego skrępowania zadają pytania. Natomiast ponieważ dzieci w związku z tym nie mają też jakiegoś takiego, jak dorośli, lęku przed śmiercią, to ja bym się tutaj nie bał mówić dzieciom jak najbardziej wprost o tym, jak wygląda życie człowieka. Że człowiek się rodzi, człowiek żyje swoje życie, gdzie są bolesne chwile i chwile radosne. Potem następuje śmierć. I mówić, że na przykład babcia, która odeszła rok czy 2 lata temu, nie zniknęła. Tylko babcia, bo to jest prawda, jest gdzieś tam u góry. Ale tak gdzie jest? Jest w niebie? Wierzymy, że jest w niebie albo w tym niebie będzie. Bo czas jest trochę takim pojęciem nieokreślonym w momencie jakby już po śmierci. Natomiast tak, myślę, że śmiało można dziecku powiedzieć, że babcia jest w niebie, modli się za nas, a i my tutaj powinniśmy się za tą babcię modlić. Definiujemy dzieciom świętych, przedstawiamy ich, prezentujemy, pokazujemy jako wzorce do naśladowania, jako osoby nieskazitelne, czy jednak te, które również popełniały błędy w swoim życiu? Święci to nie są osoby, które nie grzeszyły. Więc definiowanie świętości jako bycie ideałem jest niedobre i zwłaszcza dla dzieci. Nie powinno być w ten sposób przedstawiane, bo ideą i sensem chrześcijańskiej świętości nie jest właśnie ideał i nie popełnianie błędów. Natomiast święty od nieświętego różni się tym, że święty nawet jak zgrzeszy, jak zrobi coś głupiego, jak skrzywdzi kogoś, to jak najszybciej za to przeprasza, żałuje, podnosi się, idzie dalej i stara się być lepszym. Na ile świętość powinna być celem naszego życia? Czy może być celem naszego życia, tak jak mówi papież Franciszek? Dla mnie jest celem i uważam, że to powinien być główny cel naszego życia, ponieważ dążąc do tego celu osiągnięcia świętości, tego zbawienia, tak naprawdę każdego dnia, żyjąc już tutaj na ziemi, będziemy dla siebie bardziej otwarci, serdeczni, przyjacielscy, pomocni. Ale będziemy popełniali takie same błędy. Czy ten cel, którym jest świętość, pozwoli nam się podnieść i te błędy naprawiać? Na ile jest w stanie? No właśnie, dążenie do tej świętości jest tym, jest tą motywacją do tego, żeby przy, jak się zdarzy, okłamanie kogoś, oszukanie, no, pomówienie, różne rzeczy popełniamy w niedobre. Jeżeli chcemy, pomimo tego, że raz zrobimy coś złego, tak naprawdę być dobrym człowiekiem i poprawiać się i starać, to jest to dużo lepsza postawa niż zamartwianie się, obwinianie i popadanie w jakąś rozpacz czy depresję. Nie wydaje się panu, że zapominamy często o tym w życiu codziennym, które łatwe nie jest? Nie mogę powiedzieć, że nie zapominamy. Natomiast im częściej staramy się nawrócić, staramy się sobie przypomnieć, o co tutaj naprawdę chodzi, a temu właśnie służą no, te doroczne nasze święta listopadowe, czy choćby msza święta w każdą niedzielę, służy temu przypominaniu, że codzienność jest owszem codziennością, każdy pracuje, ma swoje obowiązki, ale tak naprawdę jest też ta codzienność, czy bardziej rzeczywistość nadprzyrodzona, która woła człowieka do tego, żeby się codziennie w każdej swojej małej rzeczy oderwał trochę od tego i skupił na tym, co doprowadzi go właśnie do świętości. Jak dobrze przeżyć ten dzisiejszy dzień, jak dobrze przeżyć jutrzejszy dzień? I co w tej sytuacji znaczy dobrze w moim pytaniu? Dzisiejszy dzień, ja osobiście zachęcam, dobrze przeżyć oprócz nawiedzenia cmentarza w kościele, bo liturgia Dnia Wszystkich Świętych jest bardzo ładna, bo w sposób szczególny prosimy o wstawiennictwo tych ludzi, o których Kościół mówi, że w jakiś sposób byli heroiczni, o to, żeby wstawiali się za nami. I jest to taki dzień szczególnej siły czy szczególnego zbliżenia tego Kościoła, który żyje na ziemi, z tym Kościołem, który jakby jest już ten krok dalej, bliżej nieba, bliżej Boga. To jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o dzień zaduszny, zachęcam, właśnie nawiązując do tego, co pani powiedziała, oprócz odwiedzenia grobów swoich bliskich, postawienia znicza czy modlitwy właśnie tym ludziom, których znaliśmy osobiście, z którymi jesteśmy związani, także czy po pierwsze o odwiedzenie tych grobów, czy tego cmentarza, który wiemy, że jest zapuszczony, że jest zaniedbany, że tam spoczywają ciała ludzi, o których już nikt nie pamięta, albo może jeszcze troszeczkę coś pomiędzy, odezwać się do sąsiada z bloku albo naprzeciwko z domu, do osoby starszej, która wiemy, że nie ma już samemu siły, żeby do ten cmentarz, na przykład na grób swojej
swojej małżonki czy małżonka podejść, posprzątać, zapalić znicza. W ten sposób możemy też właśnie przybliżyć się do tej świętości, że w tej prozaicznej rzeczy, w tym świętowaniu, obchodzeniu 2 listopada Dnia Zadusznego, udzielimy komuś realną pomoc. A jaka symbolika tych zniczy, które dzisiaj zapłoną na grobach naszych najbliższych? Te znicze moim zdaniem mają prawdziwą i głęboką wartość wtedy, kiedy ten płomyk nie tylko symbolizuje, ale towarzyszy naszej realnej trosce, wspomnieniu i modlitwie za te osoby. Czy jednak modlitwa, a niekoniecznie światełko? Modlitwa przede wszystkim, a światełko czemu nie? Bardzo panu dziękuję. Karol Olszewski, Catholic Voices. Dziękuję bardzo.